politycznym. Rosja też dla Chin jest kartą, czy też takim, może nie tyle pionkiem, co taką figurą szachową, którą można trochę szachować Waszyngton i o to chodzi. Świat 24. Tym żyje świat. W Polskim Radiu 24 słuchają Państwo audycji Świat 24. Przypominam, naszym gościem jest dzisiaj pan Ryszard Czarnecki, poseł do Parlamentu Europejskiego. Rozmawiamy o wielkiej światowej polityce. Przeszliśmy przez Chiny, przeszliśmy przez Singapur, przeszliśmy przez Rosję i lądujemy w Quebecu, gdzie zakończył się szczyt G7. Bardzo dużo się dzieje. Fantastyczne zdjęcie nad prezydentem Ameryki. Kromny uczeń, nie wiem, czy pan, panie przewodniczący, widział to zdjęcie. Ono teraz krąży w sieci ze szczytu w Quebecu. Taki skulony Trump, kromny uczeń, a nad nim kanclerz Angela Merkel z jakimś palcem wskazującym, karcąca go, obok wszyscy przywódcy G7, czyli G6, coś chcący na nim wymusić. To zdjęcie jest wymowne, ale ono świadczy też o tym, że znowu mówimy o Trumpie. Trump. Ten człowiek zupełnie zmienił światową politykę. Jaki jest styl z tej prezydentury? Podoba się panu ten styl? Nas najbardziej obchodzi to, że zmienił także relacje amerykańsko-europejskie. Nawet nie amerykańsko-rosyjskie, bo oczywiście on je podkręcił, zaostrzył, ale już ja delikatnie nie przepadam za prezydentem Barackiem Husseinem Obamą, który mówił o polskich śmierci, za to nie przeprosił. Ale muszę przyznać, że w drugiej kadencji Obamy jednak nastąpił reset, czyli nastąpiło takie otrzeźwienie, gdy chodzi o Rosję. Ale gdy chodzi o relacje amerykańsko-europejskie, Obama miał w nosie Europę, nie czuł europejskiego bluesa, nie interesował się tym, miał sojusznika w Wielkiej Brytanii, takiego tradycyjnego, a jego partnerem, czy też takim pośrednikiem, pasem transmisyjnym na Europę były Niemcy. To Trump gruntownie, definitywnie zmienił, mimo swoich niemieckich korzeni. Od początku on pokazał Niemcom ich miejsce w szeregu. Trump zagrał na to, co skądinąd Rosjanie grają wobec Unii Europejskiej. Rosjanie wolą rozmawiać nie z całą Unią, tylko bilateralnie z Berlinem, Paryżem, Rzymem i tak dalej. Trump zrobił to samo wobec Europy. On woli rozmawiać osobno z Berlinem, osobno z Paryżem, osobno z Warszawą. Warszawa, Bogu dzięki, możemy świeczkę postawić w kościele, stała się głównym partnerem Waszyngtonu w Unii Europejskiej po Brexicie. To jest dla nas sprawa strategiczna w wymiarze geopolitycznym, militarnym, wszelkim. Natomiast Niemcy przestały być tym krajem, do którego dzwoni się, do kanclerz Merkel, tam nie dzwoni, żeby zapytać się, co dzieje się w Europie. I teraz było widać w czasie wizyty, dwóch wizyt, które były w jednym tygodniu, pani kanclerz Merkel i pana prezydenta Macron w Waszyngtonie, gdzie na zasadzie divide et impera, ewidentnie dzieli rząd. Trump urządził pokazówkę, czerwony dywan i w ogóle Bóg wie co dla prezydenta Francji. Tymczasem pani kanclerz Merkel była to wizyta robocza, była traktowana chłodno, z dystansem, a nawet lekko upokorzona, skoro o Polsce prezydent Trump mówił jako wzorze kraju, który dla obronności przeznacza nie tam 1,2% jak Niemcy, tylko 2, a de facto ponad 2%. To skoro jesteśmy po pochodzeniu niemieckim prezydenta Trumpa, to ja może tylko dodam, że jego dziadek nazywał się Trump i faktycznie pochodził z Niemiec. Albo ale pani Angela Merkel też ma polskie korzenie, panowie, więc tak nie daje szansę jest podobno. Ale panie przewodniczący, powiedział pan, że Donald Trump podkręcił relacje polsko-rosyjskie, a z drugiej strony wiele się mówi o powiązaniach Trumpa z Rosjanami. No to jak to jest w takim razie? O co chodzi? No, pis na wodę fotomontaż, w tym sensie, że był Donald Trump takim dyżurnym, potencjalnym, prorosyjskim. To Żyrynowski się cieszył z tego żywego wyboru. Tak, takim prorosyjskim politykiem, który tutaj, nie bacząc na prawa człowieka w Rosji, będzie z tą Rosją się kumał i jeszcze, nie wiem, być może będzie dbał o interesy swojego kraju gospodarczego. Ciekawe, że na takim antyrosyjskim fortepianie grali ci demokraci, ci publicyści New York Timesa i tych liberalnych mediów amerykańskich, którzy zachwycali się wspaniałym resetem prezydenta Obamy i sekretarza stanu
pani Hillary Rodham-Clinton, no, którzy obłaskawiali Rosję i byli dosyć naiwni w tej polityce zagranicznej Białego Domu, a tymczasem no, Trump być może pod wpływem, nie ma co ukrywać, bardzo silnego, czysto silniejszego lobby zbrojeniowego w USA, ale spowodował, że USA traktują z Rosją z dużym dystansem, a w zasadzie no, można powiedzieć, że pod tym względem Donald Trump, nie mówiąc o tym, ale wszedł w buty Ronalda Reagana. Świat 24. Polska, Europa, świat. W Polskim Radio 24 słuchają Państwo magazynu międzynarodowego, tygodniowego magazynu międzynarodowego. Europoseł Ryszard Czarnecki jest dzisiaj naszym gościem. Przechodzimy do spraw europejskich. Budżet europejski. Niepokojące bardzo doniesienia. 7% mniej, 20% mniej. Czy to jest tylko na razie taka zagrywka negocjacyjna, czy Polacy powinni zaciskać pasa? O naszą praworządność, panie pośle, która jest łamana. Dyktatura, kaczyzm i faszyzm panują w naszym kraju. Chodzi o pieniądze, chodzi o interesy. Oczywiście to jest taki wstęp do realnej gry okołobudżetowej. To są zabiegi negocjacyjne, podobnie jak przecieki świadomie przypuszczane, puszczane do Frankfurter Zeitung, czy do również Financial Times na przykład, odnośnie budżetu Unii Europejskiej. Po pierwsze, budżet Unii na kolejne 7 lat, 2021-2027, będzie podpisany nie w tym roku, nawet nie przyszłym, jak chce i deklaruje Jean-Claude Juncker, szef Komisji Europejskiej, tylko będzie podpisany w roku 2020, pewnie jesienią, jak zwykle parę miesięcy przed rozpoczęciem nowej 7-letniej perspektywy budżetowej. Po drugie, są trzy rzeczy, które powodują, że ten budżet dla naszego regionu, podkreślam, będzie mniejszy, nie tylko dla Polski. Po pierwsze, rzecz obiektywna, czyli Wielka Brytania żegna się z Unią, będzie brakowało tych około 100 miliardów euro w ciągu 7 lat. Londyn płacił do 14 miliardów euro, powiedzmy, rocznie maksimum, w różnych latach. I to jest czynnik obiektywny. Drugi czynnik obiektywny, uwaga, wzrost zamożności i Polski, i całego regionu. Czyli to jest różnie w różnych krajach, ale na przykład Polska w ostatnich 3 latach już zarządu Prawa i Sprawiedliwości wyprzedziła 2 kraje członkowskie Unii, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca. To są Węgry. To jest, uwaga, to jest moment historyczny. Pierwszy kraj tej starej Unii, tej 15, tej WE, czyli Grecję. Jeszcze chyba Portugalię mamy już w zasięgu. Mamy już, że tak powiem, na horyzoncie. Ale co to oznacza? Ja chciałem to powiedzieć bardzo wyraźnie, że my w ciągu dekady, może już tej następnej 7-latce, pod koniec sam, a może dopiero na początku kolejnym, czyli w roku 2028 czy rok później, będziemy płatnikami netto. Czyli ta obecnie jeden z 7 największych krajów Unii Europejskiej, Polska, będzie wtedy więcej płaciła w formie składki członkowskiej do Brukseli niż stamtąd brała. To jest pewien fakt. I tak to, jak słyszę lamenty totalnej opozycji, która mówi, że tam dostaliśmy dużo pieniędzy za Tuska, to dostaniemy mniej. No oczywiście, że dostaliśmy dużo pieniędzy dla Tuska, chociaż w liczbach prezentnych pierwsze miejsce w Unii, ale gdy chodzi o na głowę mieszkańca, trzecie miejsce od końca. Więc to wcale nie jest... Jesteśmy bogaci, będziemy dostawać trochę mniej po 14 latach członkostwa. Oczywiście tak, bo po pierwsze mamy krajowe znacznie biedniejsze, typu trzy bałkańskie, typu weszły ponad Bułgaria, Rumunia, Chorwacja, ale także na przykład Łotwę, kraje bałtyckie, ale uwaga, Unia Europejska już zapowiedziała otwarcie się, czy to będzie czorawej, czy to będzie za 10 lat formalnie, czy za 12, zobaczymy, ale nowe kraje członkowskie. Unia już w tej chwili dla bardzo małej Czarnogóry, ale już większej Serbii 7-milionowej, czy niespełna 7-milionowej Albanii, już te szufladki budżetowe szykuje. I ta praworządność nie ma żadnego znaczenia? Praworządność jest tylko pretekstem. Puszcza Białowieska była pretekstem, tylko Trybunał Konstytucyjny, którego nie ma w Holandii w ogóle, a Luksemburg zlikwidował i nie było żadnego z tego powodu lamentu na sądach europejskich. Kwestia wolności mediów, czy reformy wymiaru niesprawiedliwości, żeby ustał się wymiarem sprawiedliwości, co PiS uczynił. To wszystko to są tylko preteksty, żeby Polskę zaatakować. Polska staje się krajem coraz bardziej konkurencyjnym i o to tu chodzi.
Bardzo dziękuję. Będziemy kontynuować rozmowę po przerwie. W Polskim Radiu 24 słuchają Państwo magazynu międzynarodowego Świat 24 tuż po serwisie informacyjnym po 21.30. Do nas, do naszego zasnego grona dołączy pani Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Biełsat. Będziemy również rozmawiać o polityce wschodniej Polski, ale nie tylko. Zapraszamy, a w tej chwili zapraszamy na serwis informacyjny Polskiego Radia 24. W Polskim Radiu 24 słuchają Państwo tygodniowego magazynu spraw międzynarodowych Świat 24. Kłaniają się Grzegorz Adamczyk i Grzegorz Jankowski. Naszymi gośćmi są dzisiaj europoseł Ryszard Czarnecki, a w tej chwili dołączyła do nas szefowa telewizji Biełsat, pani Agnieszka Romaszewska. Witamy, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przed przerwą rozmawialiśmy o wielkiej polityce światowej przez duże W i duże P. Tymczasem w Warszawie również doszło do ciekawego spotkania w piątek, tak zwana bukaresztańska dziewiątka. 9 krajów flanki wschodniej NATO tak naprawdę. Czy w tej chwili, w obecnej sytuacji, wschodnia flanka jest ważna dla Amerykanów? Ona jest priorytetem? No, myślę, że jest bardzo dobrym instrumentem polityki amerykańskiej, a i można powiedzieć, że ta idea morza czy pomocy. Środek ciężkości na południe się nie przenosi w związku z kryzysem migracyjnym. Myślę, że dla Amerykanów to jest dar niebios, że nastąpił powrót do tej koncepcji jeszcze II Rzeczypospolitej ABC, Adriatyk, Baltyk, Morze Czarne, że następuje integracja krajów naszego regionu i w kontekście Rosji, a także w kontekście wewnątrz Unii Europejskiej. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która z punktu widzenia polityki Polski jest bardzo doniosła, co nie na dzisiaj, na jutro, ale na taki long term, na dłuższy okres czasowy, ale też jest, powoduje, że kraje naszego regionu mają poczucie, że się opłaca im współpracować właśnie w tej formule regionalnej, czyli no, BIFOR, Paszeracka, Bałtowie i Bałkany, bo to czyni z tych krajów, każdy z tych krajów czyni silniejszym wobec Rosji, ale także w tych rozrywkach wewnątrz Unii, na przykład vis-a-vis Niemiec. A pytanie w takim razie do Agnieszki Romaszewskiej. Jak mieszkańcy wschodu, mam na myśli Białorusini, mam na myśli Rosjanie, jak oni postrzegają nas? Czy oni faktycznie uważają, czy oni myślą, że my jesteśmy tutaj zagrożeniem dla nich? Jak często mówi to Władimir Putin? Znaczy pewnie zależy, którzy. No, sądząc po badaniach rozmaitego typu, no to bardzo wielka grupa Rosjan uważa, że NATO jest zagrożeniem, prawda? Ja ostatnio widziałam na sieciach społecznościowych taki bardzo interesujący mem, który był zrobiony w ten sposób, że było tam podane, ilu Rosjan zostało zamordowanych, no i właśnie przez najpierw ČK, prawda, potem NKWD i KGB, ilu było więzionych, no i potem było podane właśnie, no tak, no i właśnie tylu o to było zamordowanych, a ilu zamordowało NATO i tu choćby zero. No i a jednak my tak lubimy, prawda, powoływać się na tradycje naszego ČK i naszych służb specjalnych, a tak strasznie boimy się NATO. To była taka argumentacja ich właśnie wewnętrzna, znaczy na ich własny użytek, że no czemuż my się tak boimy NATO, ale NATO jest bardzo ważnym straszakiem w całej polityce rosyjskiej, takiej informacyjnej, propagandowej. A jak ta polityka, jak ta propaganda uprawiana przez Putina i generalnie przez media na co dzień wygląda? Jaki jest ten przekaz? Co oni mówią? No, Polacy się zbroją, bo chcą napaść na przykład, bo jest tak bardzo prosto? Polacy nie są pierwszym wrogiem, trzecim są dopiero, myślę. Pierwszym są Amerykanie, NATO i Amerykanie. Amerykanie są źli, w ogóle świat zachodni typie na Rosję niewinną, na którą typie tak. Jakby to jest takie oczywiste w ogóle. Myślę, że to się jakoś przenosi też na kraje sąsiednie, na jakoś tam ta propaganda rosyjska dociera, żeby na Białorusi jest bardzo silna. No, ale przepraszam, Rosjanie to przedstawiają w ten sposób. Zostało podpisane w 97 roku pewne porozumienie między NATO i Rosją, dokładnie 27 maja 97. Znam tę datę, bo tego dnia się mój syn urodził. Ale wtedy właśnie podpisano to nieszczęsne memorandum, które za nami się ciągnie cały czas. I to, że mamy problem z ustanowieniem tutaj baz
bazy stałej amerykańskiej. To niestety wynika też z tego memorandum. To jest bardzo silny element w propagandzie Kremla. NATO obiecało, że po rozszerzeniu nie będzie tutaj wojsk natowskich. Byliśmy członkiem drugiej kategorii. Jest pytanie, czy nadal jesteśmy członkiem drugiej kategorii? To znaczy, ale problem z tą argumentacją jest taki, że parę krajów obiecało Ukrainie gwarancję całości, jak się pozbywała broni jądrowej, więc jakby, no i co się działo, stało z tym gdzieś jakieś porozumienie tam było, ale to w ogóle tam wszyscy zapomnieli, co to tam było. Myślę, że z tymi porozumieniami to jest pewien kłopot już w tej kwestii. Ja nie jestem specjalistką od rozmów rozbrojeniowych, ale zważywszy na to, że to nawet właśnie dzisiaj przytaczałam tą myśl, ale jest taka cenna konferencja rozbrojeniowa w Genewie, w której obecnie przewodniczy Syria i która się zajmuje między innymi, no na przykład nie rozpowszechnianiem broni chemicznej. Więc tak a propos tych rozmaitych porozumień, to jestem, bywam sceptyczna w tej kwestii. No, jak jest rola Aleksandra Łukaszenki, przywódcy białoruskiego dyktatora, można powiedzieć? Czy on jest tak naprawdę narzędziem w ręku Putina, czy jednak jest samodzielną postacią w Mińsku? Znaczy, on jest na tyle samodzielny, na ile Putin mu pozwoli, o tak bym powiedziała. To znaczy, bardzo by pewnie chciał być samodzielny, tak sądzę. No, pewnie każdy polityk chciał być samodzielny, jakby mógł. Natomiast, no, przyjrzyjmy się historii Janukowycza, prawda? Wszyscy się bardzo cieszyli, że on już przystępuje prawie, że się tutaj stowarzysza z Unią Europejską, bo czym się okazało, że się niestety nie stowarzysza. No, okazało, więc nie należy przywiązywać do tych gestów za dużej wagi, bo jest coś takiego jak zasadnicze interesy tutaj w tej kwestii również. No, a te zasadnicze interesy wiążą władze Białorusi bezpośrednio z Rosją. Oczywiście to nie znaczy, że oni nie życzą sobie mieć pewnego pola manewru i je bez wątpienia próbują zdobyć poprzez jakieś flirty z Zachodem, poprzez jakieś tutaj robienie min w tym kierunku. Natomiast to nie oznacza, że oni są od Putina niezależni. No to jest chociażby gospodarczo, wojskowo, no pod strasznie wieloma względami. To nie ma tu czasu, żeby to wszystko wymienić, ale to jest bardzo blisko związane. Szanowni słuchacze, słuchacie Agnieszki Romaszewskiej, która mówi o zasadniczych interesach. Właśnie pytanie do pana przewodniczącego. Kiedyś telewizja Biełsat o mały włos nie była ofiarą tychże interesów. Mam rację, mam na myśli Polska, Białoruś. Kiedyś upatrywaliśmy w nich jakiegoś naszego sojusznika. Pamiętam ciepłe słowa marszałka Karczewskiego, Łukaszence. Ja myślę, że rolą Polski bardzo istotną nie możemy abdykować z tego wyzwania. Jest to, by Polska była ambasadorem Europy, politycznej, Unii Europejskiej w tym momencie, pewnych wartości, standardów na wschód od nas, i my z tej roli rzec się tej roli nie możemy. Z drugiej strony nie uważam, aby należało Białoruś wpychać w łapy Rosji. Trzeba oczywiście grać na pewne ambicje, może przerośnięte ego pana Łukaszenki, tak aby starać się maksymalnie oddzielać go od Federacji Rosyjskiej, od Putina. Oczywiście nie za cenę rezygnacji z pewnych pryncypiów i pewnych podstawowych wolności, to jest jasne. Natomiast skoro niemiecki, włoski biznes wchodzi na Białoruś, czemu polski biznes miałby tam nie wchodzić? Przypomnę, że współprzewodniczącym polsko-białoruskiego wspólnie rządowego był od początku rządu Prawa i Sprawiedliwości wicepremier Mateusz Morawiecki, który potrafi, tego godne podkreślenia, to mi się podoba, potrafi pogodzić z jednej strony bardzo mocne wsparcie dla telewizji Biełsat, to pani dyrektor Moszewska może to potwierdzić, z drugiej strony z takim otwieraniem się, gdy chodzi o kwestie gospodarcze, naszej ekspansji gospodarczej na Białoruś, otwierania drzwi dla polskich przedsiębiorców, którzy tam chcą sprzedawać czy chcą inwestować. To do telewizji Biełsat wrócimy w drugiej części rozmowy. Świat 24. Polska, Europa, świat. Ja chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do sprawy bazy amerykańskiej, czy bazy amerykańskiej w Polsce, ponieważ mamy w tej chwili połączenie telefoniczne z generałem Romanem Polską. Bardzo proszę Państwa o założenie słuchawek, bo wtedy będziecie Państwo słyszeli, co generał mówi. Halo, dobry wieczór, panie generale. Dobry wieczór. Panie generale, były głów
ówczesny dowodzący wojsk amerykańskich w Europie, generał Hodges, mówi, że powstanie takiej bazy amerykańskiej w Polsce naruszyłoby konsensus w NATO. Czy to oznacza, że nadal jesteśmy członkami drugiej kategorii w pakcie? Ja nie wiem, ale na szczęście jest to odosobniony głos tego konkretnego generała, bo jednak większość wojskowych, zarówno amerykańskich, jak i chociażby autor książki Wojna z Rosją, generał Schirek, no raczej wskazują na to, że należy poważnie traktować to, co się dzieje za wschodnią flanką NATO, a to poważne traktowanie i również realizowanie czy odpowiedź na działania Putina, to nie jest chowanie głowy w piasek, czy ta poprawność polityczna, która mówi, że my będziemy przestrzegać traktatu, nawet jeżeli Rosja będzie je wszystkie łamała, będzie atakowała Gruzję, anektowała Krym i szerzyła chaos w Donbasie, tylko po prostu konkretne działania. I myślę, że takie stałe bazy, ze względu na brak reakcji na dotychczasowe działania Putina, no powinny w Polsce powstać, ale również chciałbym zwrócić uwagę, że należy to robić z głową. To nie może być tak, że nie pogłaszamy coś publicznie, nie konsultując tego, nie rozmawiając z naszymi partnerami. Czy pomysł, żeby zapłacić Amerykanom na przykład 1,5 czy 2 miliardy dolarów za stworzenie tutaj takiej bazy jest sensowny? To ma sens? To jest absurdalny pomysł. Ja nie wiem, skąd się te 2 miliardy wzięło. Pewnie wzięło się stąd, że Amerykanie, którzy stacjonują w Polsce, narzekają na jakość polskich baz, zakwaterowania, infrastruktury. Tyle, że również polscy żołnierze narzekają na to, że jednak te standardy są... No, ale to inaczej, panie generale, czy warto w takim razie, żeby polski podatnik płacił za te bazy? Moim zdaniem warto. Przede wszystkim warto zbudować porządne bazy, bo one niekoniecznie muszą służyć Amerykanom, ale mogą służyć polskim żołnierzom i chociażby tym wojskom sojuszniczym, które będą przybywać na różnego rodzaju ćwiczenia, manewry do naszego kraju, bo nie żyjemy w XIX wieku, nie uczymy żołnierzy za każdym razem bytowania i żołnierze zamiast na poligonach martwić się, jak przetrwać w godziwych warunkach i gdzie się wykąpać, skoro nie ma nawet takich możliwości, powinni skupić się przede wszystkim na ćwiczeniu różnego rodzaju drillów, ćwiczeń taktycznych, na prowadzeniu operacji, na tym, w jaki sposób skutecznie działać na wypadek różnych wariantów działania strony przeciwnej. Dziękujemy serdecznie, drodzy Państwo. Naszym i Waszym gościem był pan generał Roman Polko. A my wracamy do spraw wschodnich. Jeszcze raz pytanie do Agnieszki Romaszewskiej. Mówiliśmy o telewizji Bielsat, którą pani szefuje, którą pani założyła. Jaka jest rola telewizji Bielsat na Białorusi w tej chwili? No to jest rola, ja to zawsze porównuję do Radia Wolna Europa w Polsce, do radiostacji zachodnich. To były jednak zupełnie inne czasy, lata 70. czy 80., więc to były inne czasy w sensie technologii, więc w tym sensie mówię o radiu. Natomiast radio, jak wiemy, jest w tej chwili głównie na falach ultrakrótkich, czego no, nie można zrobić na Białorusi, bo trzeba by tam maszty postawić. W związku z tym my przede wszystkim bazujemy na przekazie satelitarnym plus na internecie i to bardzo zróżnicowanym w internecie, przekazie w internecie. Natomiast rola w sensie roli samej jest bardzo podobna, to znaczy dostarczenie informacji to raz. Jest chętnie oglądała, że ma zasięg? Zasięg ma pełen, to znaczy mamy zasięg w ogóle za Moskwę, myślę, i gdzieś na Krym mniej więcej, jeśli chodzi o zasięg satelitarny. Natomiast czy jest chętnie oglądana? No myślę, że tak. To znaczy, bo się zależy, co kto określi jako chętnie oglądana, ale to jest oglądalność, myśmy to mierzyli i to mierzyliśmy to i w 17 roku, bo ja słuchając tych nieustannych opowieści o tym, że Bielsatu nikt nie ogląda, jakaś taka propaganda się kradła tutaj w Polsce między innymi, to zarządziłam jednak badania. Zrobiliśmy bardzo poważne badania w 17 i 18 roku zrobiliśmy ponownie. Jak również rząd brytyjski też zamówił badania na ten temat, w ogóle na temat mediów w krajach Partnerstwa Wschodniego. No i my wychodzimy bardzo dobrze na tym. Powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli my mamy 10% respondentów odpowiada, że ogląda Bielsat, no to jest około 700 tysięcy Białorusinów. To jeżeli co w tej chwili nam znacząco wzrosła rozpoznawalność. No myśmy mieli w zeszłym roku, to było tam na rzędu 32%, w tej chwili mamy 38%, czyli częściej niż co trzeci Białorusin wie, co to jest Bielsat, czyli słyszał o nim. To jeżeli pomyśleć to o sobie, że 11 lat temu by nie było niczego takiego, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest ogromny sukces. To jest w tej chwili jedno z najważniejszych mediów nierosyjskich i niepaństwowych na Białorusi, jeśli nie najważniejsze. Ja chciałbym zapytać Państwa o stosunki z Litwą. Czy
doszło do przełomu, one były fatalne ostatnio. Mieliśmy kilka gestów, jednak premier Morawiecki był w Wilnie, potem był ten przelot samolotem z premierem Litwy. Czy to jest ocieplenie stosunków jakieś trwałe, czy pierwsza jaskółka, czy nadal jest impas i to jest tylko gra gestów? Jednak najpierw o tych starych bazach, bo pytanie zawisło dwukrotnie, skierowane także do mnie. Myślę, że to jest sprawa strategiczna dla nas. Bazy rotacyjne, de facto takie permanentne bazy rotacyjne, one są. Nas chodzi tutaj o coś ważniejszego, strukturę, która towarzyszy bazom stałym. Nie ma co ukrywać, że tutaj nie jest to mecz na zasadzie takim, że nie wiem, Polska kontra Rosja. To jest także mecz wewnątrz NATO, bo Niemcy nie chcą tracić miliardów dolarów, które otrzymują od Amerykanów właśnie z tytułu. Nie Niemcy płacą Amerykanom, Amerykanie płacą Niemcom, co podkreślam, z tytułu funkcjonowania tych baz od przecież... Czyli nie jest pan entuzjastą tego pomysłu płacenia... Znaczy ja uważam, że możemy dyskutować o różnych rzeczach, natomiast no, generalnie to Amerykanie płacą funkcjonowanie baz w różnych krajach na świecie, a nie odwrotnie. Natomiast oczywiście dla nas pozyskanie takich baz miałby także walor ekonomiczny, bo Amerykanie też płacili. Czy jednorazowo tutaj można coś wpłacić, no to jest kwestia dyskusji specjalistów. Ja szczerze mówiąc, ta kwota 2 miliardy wydaje się być absurdalna i z kosmosu. No generalnie jest to bardzo ważne, ale na przykład skądinąd wiem, to może to ujawnię, że kraje bałtyckie były też takie bardzo zazdrosne o to, że Polska z tego koncepcją wychodzi i uwaga, prostuje. To nie jest tak, że polskie władze puściły przeciek do mediów. To jest tak, że kanałami dyplomatycznymi o tym mówiliśmy z Amerykanami nie tylko od wielu miesięcy. Więc mówimy o czymś pewnym bardzo konkretnym, zakorzenionym w rzeczywistości planie politycznym. Do Litwy przejdźmy, jeśli można, bo rzeczywiście skaczemy trochę. Agnieszka Romaszewska. Znaczy, znowu jest to, nie jest to pole mojego głównego, że tak powiem, zainteresowania i zajmowania się tym. Natomiast no, z przyczyn oczywistych, ze względu na region, to jakoś tam się tym też interesuje. Myślę, że no, może o przełomach mówić, to w ogóle to musiałoby się coś nadzwyczajnego wydarzyć, żeby się, a moim zdaniem się nie nadzwyczajnego, to się nic nie wydarzyło. Ja myślę, że mamy do czynienia już od pewnego czasu z pewnym, że tak powiem, odwilżą w tych stosunkach, bo to pamiętamy jeszcze z czasów Sikorskiego, jaka tam była straszna, to się zrobiła taka jakaś ambicjonalna historia z tymi Litwinami, no nie zaprzeczając, że my tam mamy realne problemy związane z mniejszością polską. Choć pytanie, czy one wszystkie są zupełnie nierozwiązywalne, czy tam się pewne rzeczy nie daje rozwiązywać i czy jednak tak nie jest. No zresztą jakieś tam pewne zwycięstwa były odniesione. No i mam nadzieję, że to się będzie dalej posuwać. No tu pytanie, moim zdaniem, ja powiem tak, że moim zdaniem dopóki będzie pani Grybauskaitė, to bardzo poważnej odwilży nie będzie, poważnej zmiany, ale myślę, że jakoś te stosunki się będą rozwijać. No tego dowodem jest chociażby to, że w tej chwili wchodzi na Litwę naziemnie. Polska Telewizja będzie tam stale program dla mniejszości polskiej. To jednak za sam multiplex płacą Litwini. A która to telewizja będzie? To będzie Telewizja Polska po pierwsze. To jest jakiś specjalny program? Znaczy to będzie tak, że oni wpuszczają na multiplex naziemny kilka programów Telewizji Polskiej. Tam będzie między innymi Polonia, będzie Info, będzie Historia chyba. I jeszcze oprócz tego jakiś kanał muzyczny, to już nie powiem. Specjalne programy. A tam w ramach tego będzie specjalny program robiony dla Polaków na Litwie, po polsku, robiony tam, przez Polaków. I pytanie do Agnieszki Romaszewskiej, jako tu publicystki, czy na ostatnią minutę naszego programu, czy pani zdaniem chce już wyjść szerzej poza tylko Litwę? Czy to jest tak, czy Polska ma konkretną politykę wschodnią, pani zdaniem? Wiem, że pytanie nie jest na minutę odpowiedzi. No nie jest, rzeczywiście. Znaczy, jak na moje potrzeby, to ma za mało, o tak bym powiedziała. To znaczy, myślę, że my w tej chwili za mało przywiązujemy do tego wagę.
Myślę, że jesteśmy bardzo zajęci polityką wewnętrzną i polityką związaną z Unią Europejską, co tu pan poseł wielokrotnie podkreślał zresztą. No bo to jest nasz rzeczywiście poważny punkt głowy, ale jednak polityka międzynarodowa to jest, są naczynia połączone i w związku z tym my nie możemy wyrzec się polityki wschodniej, powinniśmy ją prowadzić bardziej aktywnie. Ostatnie 15 sekund, Ryszard Czarnecki. Polska ma za mało polityki wschodniej. W 15 sekundach Polska ma lepszą politykę wschodnią, to znacznie różna ekipa. Pojemcze relacji z Litwą jest tego spektakularnym dowodem, także jednak wymuszenie na wodach litewskich większej troski Polaków tam mieszkających. Natomiast no, Polska jest pewnym krajem Unii Europejskiej, z wielkim krajem i powinno mieć politykę wschodnią, zgodną z aspiracjami wielkiego kraju. Bardzo dziękujemy. Był to pierwszy program Świat 24 na antenie Polskiego Radia 24. Zapraszamy Państwa za tydzień o 21.05. Dziś gośćmi byli pani Agnieszka Romaszewska, szefowa telewizji Bielsat, i eurodeputowany Ryszard Czarnecki. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Jankowski i Grzegorz Adamczyk. Dobrego wieczoru. Powtórka programu. Świat w powiększeniu. Dobry wieczór. Po odrzuceniu przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa wcześniej podpisanej deklaracji końcowej szczytu G7 w Kanadzie, komentatorzy spotkanie to nazywają fiaskiem i obawiają się o przyszłość Sojuszu Europejsko-Amerykańskiego. W studiu dr Małgorzata Bonikowska, prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fiasko jest słowem, które najczęściej powtarza się w materiałach agencji prasowej podsumowujących kanadyjski szczyt 7 najbardziej rozwiniętych gospodarek świata, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Japonii, Włoch oraz Unii Europejskiej. Czy fiasko to słowo adekwatne do tego, co działo się na szczycie G7? Myślę, że raczej należy mówić o kompletnym rozjechaniu się interesów i wizji dotychczasowych sojuszników. No bo G7 to jest de facto spotkanie państw zachodnich, zwłaszcza od momentu, kiedy to jest G7, a nie G8, czyli od momentu, kiedy Rosja została tak wykluczona. I te państwa zachodnie, w tym Japonia, bo z punktu widzenia konstrukcji ładu międzynarodowego, Japonia jest głównym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Azji, no to czwórka europejska, plus Unia Europejska, plus Kanada, Ameryka, to jest taki układ, który przez jakiś czas odzwierciedlał to, co się na świecie działo. Natomiast dziś pierwsze pytanie, jakie sobie zadajemy, to jest, na ile on jest adekwatny do tego, co w roku 2018 na świecie rzeczywiście się dzieje. No przypomnijmy, w G7 nie ma Chin, nie ma Indii, nie ma Brazylii, a wszystkie te trzy kraje są w pierwszej dziesiątce najsilniejszych gospodarek świata. I to jest jeden problem, który mamy. Ale drugi to jest taki, że ewidentnie za administracji Donalda Trumpa Ameryka gra bilateralnie. Ameryka niedobrze się czuje w układach multilateralnych i demonstruje to w sposób dość nawet taki lekceważący dla partnerów. Być może wynika to z filozofii Donalda Trumpa, która jest z biznesu, a więc która widzi świat w kategoriach relacji pomiędzy firmami, pomiędzy wielkimi korporacjami, gdzie raz możemy zawrzeć sojusz, a innym razem z tą samą inną korporacją toczyć walkę. No ale w polityce międzynarodowej świat poszedł znacznie dalej niż taka wizja. Taki koncert Mozart myśmy przeżywali w XIX wieku. W XX wieku to doprowadziło do dwóch wojen światowych. No i między innymi właśnie Zachód, a zwłaszcza Europa, próbowała ten świat ułożyć inaczej. I teraz jest pytanie, do czego doprowadzi taka postawa? Bo to, że Zachód nam się rozjeżdża i że w ogóle pojęcie Zachód dzisiaj jest ze znakiem zapytania, bo nie wiadomo tak naprawdę, co ono oznacza dzisiaj. I ten podział, o którym myśmy do niedawna mówili, czyli że jest Zachód, the West, jest ta reszta świata, czyli the rest, dzisiaj jakby zanika, ponieważ wyczerpała nasz chyba dzisiaj. No trzeba by zdefiniować, co dzisiaj jest tak naprawdę Zachodem i czy to pojęcie Zachód jeszcze w ogóle istnieje. No bo ewidentnie mamy Stany Zjednoczone dzisiaj za Donalda Trumpa, które grają jak chcą. Grają w układach bilateralnych z bardzo różnymi graczami. I to ale grają solo, prawda? I grają solo. I to jeszcze trochę w poprzek idąc, bo mieszają rzeczy gospodarcze z politycznymi, wypowiadają wojny handlowe swoim bardzo bliskim sojusznikom politycznym, jednocześnie dogadują się gospodarczo ze swoimi, tak jakby też politycznymi wrogami, więc to wszystko jest takie bardzo, jest to tak wydaje się dość chaotyczne i sprzeczne ze sobą. Nie buduje to niczego trwałego dla świata. Być może w krótkiej perspektywie dla Stanów Zjednoczonych za tym jest pewna logika. Wynika ona z takiego, a nie innego oceniania interesów.
interesów amerykańskich dzisiaj, czyli na przykład oceny, że globalizacja przyniosła Stanom Zjednoczonym generalnie negatywne elementy, więcej negatywów niż pozytywów, więc należy coś z tym zrobić, więc należy między innymi podwyższyć cła, to zresztą jest tam kość niezgody teraz, no ale nie uwzględnia faktu, że polityka międzynarodowa nie jest to prosty deal w jednym wymiarze, tylko jest to wielowymiarowa sekwencja zdarzeń na wiele ruchów do przodu. Trochę jak takie równolegle toczone partie szachów i to nie jedna, tylko wiele. Trochę tak jak w turnieju szachowym, że te rzeczy się dzieją naraz i trzeba patrzeć na wiele pól w tym samym czasie. I myślę, że tej logiki tutaj brakuje. Jest pytanie, do czego to może doprowadzić nas. No, właśnie, czy rzeczywiście będzie tak, że będzie 6 plus 1, czyli będzie jedno państwo, czyli Stany Zjednoczone przeciwko szóstej pozostałej. Tutaj mówię na przykładzie G7, prawda? A czy też będzie to tak, że te państwa świata będą się tasowały i wchodziły w różne alianse, czasami no, egzotyczne? Myślę, że... W tym kierunku właśnie idziemy? Myślę, że możliwe są trzy scenariusze. Pierwszy jest taki, że Ameryka rzeczywiście odpłynie i będzie nie tylko za tej kadencji, ale jeśli Donald Trump wygra... Czyli izolacjonizm i protekcjonizm. Przede wszystkim bilateralne relacje, znaczy, że USA nie będą miały żadnych trwałych sojuszy, tylko będą się układały w zależności od tego, jakim będzie w danym momencie wygodnie. To im się będzie bardziej opłacało. Tak jest. Będzie to szło w poprzek do tej pory wypracowanym aliansom. I w tym przypadku pojęcie G7, czyli takie, jakie ono jest ze Stanami Zjednoczonymi, być może przestaje mieć rację bytu. Dzisiaj jest raczej G6 plus 1, czyli te Stany Zjednoczone się ewidentnie układają inaczej. To zresztą było widać na tym zdjęciu, które krążyło w internecie, gdzie wszyscy stali, tylko jedyny Donald Trump siedział. No ale pokazuje to też, że to G6, czyli te sześć państw pozostałych zachodnich, one jednak zachowują jedność i spójność przekazu, więc to jest... Jeszcze. To jest na razie taka wartość. No drugi scenariusz jest taki, że świat zachodu, ten pozostały zachód, będzie grał na przeczekanie Trumpa. No bo niekoniecznie wcale Trump musi wygrać drugą kadencję. Ma się za to, że nie będzie dobrej elekcji. To po pierwsze, ale po drugie, no że nawet w perspektywie drugiej kadencji ona również jest ograniczona, no bo to są tylko maksymalnie dwie kadencje i potem przyjdzie ktoś inny, więc niejako będzie się pewne procesy zamrażać, spowalniać i próbować przeczekiwać, żeby potem odbudować te relacje, jak tylko się zmieni prezydent. Tak jest. No a trzecia możliwość jest taka, że będzie to jakaś próba ułożenia się w zupełnie nowy sposób w tym świecie, a więc ten układ multilateralny, gdzie Stany Zjednoczone dobrowolnie nie chcą odgrywać roli takiego stabilizatora ładu na świecie, tak, i nie chcą być liderem Zachodu, one widzą swoją rolę inaczej, a w związku z tym ten świat się będzie dostosowywał do tej zmieniającej się logiki, jednocześnie uwzględniając te niedobory, które do tej pory narosły i je widać, czyli że właśnie w G7 nie ma liderów światowych gospodarek dzisiaj z innych kontynentów, czyli z Azji głównie i z Ameryki Południowej, i że w ramach G20 też ten już układ państw wygląda inaczej, więc gdzieś ta reszta świata, a zwłaszcza dzisiaj Chiny, Indie, ale także Meksyk, Indonezja, czyli te kraje, które odgrywają coraz większą rolę właśnie w G20, Brazylia, Republika Południowej Afryki, one będą, Turcja tak samo, no i oczywiście Rosja i Iran, to są wszystko te kraje, które no, można powiedzieć, że odgrywają ważną rolę w swoich regionach, ale też coraz ważniejszą rolę na kontynencie swoim, na całym świecie, więc będzie próba układania się i to może być próba bardzo bolesna, dlatego że przy takim przetasowaniu się w układzie międzynarodowym z reguły to oznacza napięcia, a napięcia z reguły prowadzą do konfliktów. Gdzieś w którymś miejscu na świecie to może się bardzo mocno zaostrzyć, to jest to ryzyko. Czyli możemy się spodziewać różnych turbulencji, różnych problemów, które się będą pojawiać punktowo w różnych miejscach świata, ale pomówmy jeszcze na koniec o wielkim nieobecnym G7, o Rosji. Na tym spotkaniu, jeszcze przed tym spotkaniem, prezydent Trump powiedział, że chętnie by widział Rosję z powrotem w gronie już nie G7, a G8. Prezydent Francji także, Macron, wspominał o tym, że przydałoby się, żeby Rosję dokooptować znowu do tego grona, ale z kolei premier May mówi, że nie wyobraża sobie Władimira Putina przy wspólnym stole. To samo premier Kanady Trudeau też mówi, że nie wyobraża sobie, żeby Władimir Putin wrócił na salony krajów zachodnich. Czy Rosja w tym momencie rzeczywiście jest takim krajem, który bardzo dzieli Zachód?
Tak, Rosja jest krajem, który coraz bardziej dzieli Zachód i myślę, że to jest z punktu widzenia Rosji bardzo na rękę. A to jest też nowa dzisiaj sytuacja, że Rosja już nie tylko dzieli Unię Europejską i jej członków, co do tej pory miało miejsce, ale udało się temu zapobiec, bo jednak po różnych kontrowersjach i różnego rodzaju zawirowaniach, ale na przykład sankcje wobec Rosji Unia Europejska wprowadziła. Ale już się pojawiają adwokaci Rosji, no właśnie, i Austrii i Włochach, bo się Włochy także będą chciały być za tym, żeby te sankcje... To wynika ze zmieniającego się układu w poszczególnych państwach członkowskich w wyniku kolejnych wyborów i zmieniającej się scenie politycznej, bo rzeczywiście wewnątrz Unii Europejskiej, pomimo takiego optymizmu reprezentowanego przez Brukselę i wyrażonego hasłem, że Europe is back, czyli tak jakby najgorsze za nami, te kryzysy już przeszły, teraz tylko będzie lepiej, to jednak opinia publiczna w poszczególnych krajach unijnych jest ciągle dość sceptycznie nastawiona do głębszej integracji, do Brukseli jako takiej i całych tych elit, łącznie utożsamianych z Brukselą i z lokalnymi, krajowymi elitami w poszczególnych krajach. Widać to świetnie dzisiaj we Włoszech. W związku z tym to zagrożenie falą populizmu i tym, że w kolejnych krajach mogą dojść do głosu i przejąć rząd ugrupowania populistyczne w tym sensie, że dużo obiecujące i niekoniecznie mieszczące się właśnie w tym mainstreamie, a więc niekoniecznie mające ochotę podzielać poglądy, które do tej pory były poglądami wspólnymi całej Unii, to rzeczywiście może narastać. Ale to jest jakby jedno pole gry Rosji i to na pewno będzie kontynuowane, takie rozmiękczanie Europy od środka i szukanie wszelkich możliwych pól do tego, żeby dezintegrować i żeby nie było wspólnego stanowiska. Natomiast teraz jest kolejne pole niezwykle ciekawe i atrakcyjne, to jest wsadzanie klina, wbijanie klina między Europę, Unię Europejską, a Stany Zjednoczone. Tego pola do tej pory nie było, teraz ono się pojawia i między innymi G7, a więc teraz chęć tego G8, to jest właśnie idealne dla Rosji znowu pole gry, bo oczywiście Rosja będzie mówić, że bardzo chętnie wróci do stołu, no ale jeśli wróci, no to będzie pogrzebanie tak naprawdę zachodnich wartości polegających na tym, że no jeżeli się łamie prawo międzynarodowe, no to się z takiego kraju do wspólnego stołu nie zaprasza. Nie znaczy to, że nie ma być dialogu z Rosją, tylko niekoniecznie ten dialog musi być prowadzony po partnersku na zasadzie wspólnego decydowania o tym, co na świecie najważniejsze. Czyli ewentualne wyjście Rosji na salony Europy, ale kosztem pozostawienia Krymu w granicach rosyjskich. No jeżeli się zgodzimy na to, żeby Rosja wróciła do G8, szło odtworzyć G8, a jednocześnie na sytuacja na Ukrainie i z Krymem się nie zmieniła, no to przyznajemy się tak naprawdę całkowitego fiaska tej polityki, która była prowadzona i tak naprawdę bez skuteczności wszystkich sankcji, a więc całej tej polityki antyrosyjskiej prowadzonej od roku 2014, która przecież była spowodowana ruchami Rosji, a nie Zachodu. Ja myślę, że Zachód bardzo boleje nad tym, że Rosja nie jest partnerem, w tym sensie, że nie jest krajem zachodnim w swojej mentalności, że spowodował ruch administracji Putina ten kłopot tak naprawdę dla świata, jakim jest styl, w jakim Rosja zaczęła ponownie, bardzo asertywnie grając w polityce międzynarodowej, rozkrywać swoje interesy. Swoje i wyłącznie swoje interesy i to jest taka polityka mocno imperialna w tym momencie. No, ale właśnie dla administracji Trumpa ta polityka może wydawać się paradoksalnie zrozumiała, dlatego że stawianie swoich interesów, swojego kraju absolutnie na pierwszym miejscu kosztem wszystkiego, tudzież za wszelką cenę, wydaje się, że mentalności Donalda Trumpa jest dość bliskie. No właśnie, ale zobaczymy, co będzie dalej, czy rzeczywiście Rosja wróci na salony Europy i przynajmniej dojdzie też do spotkania Trump-Putin, o czym się już powszechnie mówi. Jeśli będzie spotkanie z Kimem, to będzie także i z Putinem. Spotkanie z Putinem. Doktor Małgorzata Bonikowska, dziękuję pięknie. Dziękuję. A w sieci powiększeń to już wszystko. Bogumił Hoseinow, do usłyszenia. Powtórka programu. Zamordowany przez grupę uzbrojonych napastników w irlandzkim hrabstwie Cork, poinformował dziennik Irish Examiner. Według
dziennika mężczyzna został napadnięty w swoim domu, w którym w momencie ataku przebywała także jego żona i dwoje dzieci. Kobieta jest w szpitalu, jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mężczyzny nie udało się uratować. Wszczęto dochodzenie w celu ustalenia motywu ataku. Przywódca Korei, komunistycznej Korei, Kim Jong-un, jest już w Singapurze, podają singapurskie i południowo-koreańskie media. We wtorek ma się tam odbyć pierwszy w historii szczyt Korea Północna, Stany Zjednoczone, w którym weźmie udział również prezydent Donald Trump. W Singapurze jest specjalny wysłannik Polskiego Radia, Tomasz Sajewicz. Kim Jong-un miał przylecieć do Singapuru na pokładzie Boeinga 747 należącego do chińskiego narodowego przewoźnika linii Air China. Ten typ maszyny wykorzystywany jest także przez chińskich przywódców w ich zagranicznych podróżach. Według singapurskiego dziennika The Straits Times, samolot z przywódcą Korei Północnej na pokładzie wylądował na singapurskim lotnisku Changi wczesnym popołudniem. Zauważono również kolumnę samochodów, które, jak się przyjmuje, eskortowały pojazd z Kim Jong-unem do jednego z singapurskich hoteli. Przywódcę komunistycznej północy na lotnisku Changi powitać miał szef dyplomacji Singapuru Vivian Balakrishnan. Oczekuje się, że Kim Jong-un przed wtorkowym szczytem spotka się też z premierem Singapuru. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Singapur. W Nicei po raz pierwszy od zamachu z 2016 roku zorganizowano pokazy fajerwerków. Miały symboliczny charakter, bo były wyrazem tego, że mieszkańcy nie poddali się strachowi, jak i zachodowi chcą narzucić dżihadyści. Dwa lata temu, 14 lipca, terrorysta, który przedostał się ciężarówką na bulwar nadmorski, zabił 86 osób. Tam, gdzie dwa lata temu doszło do tragedii, zebrało się 50 tysięcy osób, w tym liczne rodziny z dziećmi. Pokazy zostały zorganizowane z okazji święta tutejszego portu. Wśród widzów było wiele osób obecnych wtedy, przed dwoma laty, w czasie tych dramatycznych wydarzeń. Byli tacy, którzy wówczas stracili swoich bliskich. W rozmowie z mediami zapewniali, że teraz czują się bezpiecznie. Mer miasta Christian Estrosi podkreślił, że oczywiście myśli wszystkich są skierowane ku ofiarom masakry sprzed dwóch lat i ich rodzinom, ale jednocześnie Nicea udowadnia, że życie kieruje się swoimi prawami i że musi wrócić do normalnego rytmu. Miasto, atrakcyjne pod względem turystycznym, chce od przyszłego roku wrócić do pokazu sztucznych ogni z okazji święta 14 lipca. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W moskiewskim parku Sokolniki można było posłuchać polskiej muzyki i poznać historię polskiego futbolu. Imprezę pod hasłem Piłka w grze zorganizowały polska ambasada w Rosji i Instytut Polski. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Na scenie ustawionej w parku Sokolniki prezentowane są zdjęcia polskich piłkarzy. Rosjanie mogą dowiedzieć się, że w 1972 roku reprezentacja Polski zdobyła olimpijskie złoto, a w latach 1974 i 1982 brązowe medale na piłkarskich mistrzostwach świata. Staraliśmy się też połączyć muzycznie folklor ze współczesnymi rytmami, aby Rosjanie mogli lepiej poznać temperament Polaków, tłumaczy Polskiemu Radiu szef Instytutu Polskiego w Moskwie Dariusz Klechowski. Prezentujemy świetną muzykę folkową z Polski, kapela Niewińskich. Zakończy natomiast cały koncert DJ Wojciech Błaszczyk, który jakby obejmie swoim występem folklor polski, węgierski, słowacki, białoruski, ukraiński, rosyjski. On się w tym specjalizuje, więc będzie to taki akcent mocny na koniec. Na scenę parku Sokolniki zostali także zaproszeni gościnnie muzycy z Senegalu i Izraela. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A my wracamy do kraju, czas na prognozę pogody. Noc pogodna, ale na zachodzie i na południu możliwe są burze z gradem. Synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia dla województw wielkopolskiego i lubuskiego oraz pierwszego stopnia dla województwa łódzkiego. Ciepło na termometrach od 14 stopni na Suwalszczyźnie do 19 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po pierwszej. Powtórka programu. Witamy Państwa i za chwilę rozpoczniemy polityczne podsumowanie tygodnia. Jednak na początku uwaga, tak jak co tydzień przypominamy, że Państwo mogą być współautorami naszego programu, do czego gorąco, gorąco zachęcamy. Wystarczy zadzwonić na warszawski numer telefonu 645-2400 i nagrać swoją opinię, komentarz, pytania. My postaramy się przynajmniej część tych Państwa telefonów i głosów wylimitować podczas audycji. Dzisiaj również tak będzie. Przedstawiam
gości. Joanna Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Witam bardzo serdecznie. Pan Marcin Święcicki, Platforma Obywatelska, też poseł. Jerzy Jachnik, Kukiz 15. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Pan poseł Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe. Pan poseł Zbigniew Gryglas, Porozumienie. I pan Paweł Rabi, Nowoczesna, członek Komisji Weryfikacyjnej. Dodamy, że również kandydat na wiceprezydenta Warszawy w wyborach samorządowych, żeby wszystko było jasne. Szanowni Państwo, w ubiegłym tygodniu sporo zamieszania zrobiła informacja o tym, że ma powstać specjalna lista pod patronatem pana premiera Donalda Tuska. No, do tych informacji odniósł się przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Oto fragment jego wypowiedzi. Ja myślę, że najlepiej, żeby Donald Tusk się wypowiedział w tej sprawie. Ja tego pomysłu, ten pomysł traktuję jako marzenie niektórych, żeby dostać się do Europarlamentu i brak pomysłu, jak to zrobić. No, może rzeczywiście byłoby najlepiej i najciekawiej, gdyby Donald Tusk się do tego pomysłu odniósł, ale się nie odniósł. Natomiast w wypowiedzi Grzegorza Schetyny jest pewna informacja bardzo ciekawa zawarta, że jednak są tacy, którzy o tej liście marzą i mieliby taki pomysł, żeby na tej liście się znaleźć. No i jeżeli sobie przypomnimy te informacje medialne, że tam ma być na przykład Bronisław Komorowski, Danuta Hibner, Michał Boni, no to znaczy, że i w Platformie Obywatelskiej są tacy, którzy marzą o takim pomyśle i o powrocie Donalda Tuska jako patrona politycznego. No nawet były prezydent marzy podobno. Panie pośle, jak pan to ocenia? Pan poseł Marcin Święcicki. Znaczy, mnie się wydaje, że to są jakieś spekulacje. No, spekulacje nie spekulacje. Grzegorz Schetyna mówi wprost. To są tacy, którzy marzą. Tak, ale ja przepraszam, że to mogą być osoby, które marzą, które na przykład no, były w Platformie, a już nie są w Platformie i chciałyby wejść. Jest jakaś taka grupa, może ktoś inny, na pewno dla Bronisława Komorowskiego, dla Ewy Kopacz, dla Jerzego Buzka. Jakieś dementy pan słyszał? Bo oni byli rzeczywiście wymienieni przez tak. Wiele mediów. Wy zdementowali? Ale nie, znaczy jestem przekonany, że dla nich miejsce na listach Platformy do Parlamentu Europejskiego się znajdzie, jeśli będą chcieli kandydować. Więc nie ma tu żadnego jakby problemu, nie ma żadnej potrzeby tworzenia dla nich osobnej listy. No ale może oni by chcieli startować z listy Donalda Tuska, a nie z listy Grzegorza Schetyny. Znaczy nie sądzę, żeby Donald Tusk zamierzał rozbijać się tak z trudem tworzoną koalicję partii opozycyjnych Nowoczesnej, Platformy i robić tu jeszcze jakąś kolejną. No mamy kolejną listę. Informację. Tworzoną. Ja myślałam, że to wszyscy bardzo chcą się zjednoczyć, żeby walczyć z PiS-em, a pan poseł mówi, że to z trudem taki się. Zawsze jest, bo są ludzie, którzy mają swoje własne ambicje, mają swoje własne poglądy, mają trzeba to wszystko jakoś dotrzeć, uzgodnić się, podpisać porozumienia, województwo po województwie, to wszystko się teraz dzieje między Platformą a Nowoczesną, przy kolejnych kandydatach do poszczególnych miast, ale to też to wymaga pewnego wysiłku. No tak, zaraz reprezentant będzie miał okazję też powiedzieć, jak on widzi, czy to jest proces taki trudny i karkołomny, czy nie. To teraz pani poseł Joanna Lichocka, Prawo i Sprawiedliwość. No, dostaliśmy informację, że ciężko jest się zjednoczyć przeciwko PiS-owi. Mamy kilka informacji, to znaczy zaczęła się walka w Platformie Obywatelskiej o to, kto wejdzie do Parlamentu Europejskiego. Trzeba pamiętać, że Platformie Obywatelskiej bardzo drastycznie spadły notowania w porównaniu z tym, co było w momencie, kiedy były poprzednie wybory do Parlamentu Europejskiego. Wiadomo, że mniej więcej połowa obecnych mandatów Platformy zniknie. Nie będzie tych eurodeputowanych teraz, którzy są desygnowani z list Platformy Obywatelskiej. Po prostu Platforma Obywatelska straciła poparcie. I tam zaczęła się walka o to, kto dostanie się do Parlamentu Europejskiego. I Grzegorz Schetyna najwyraźniej nie ma zamiaru ustępować dyktatowi Donalda Tuska, który wcześniej decydował, kto będzie w tym Parlamencie Europejskim, a Donald Tusk oczywiście nie liczy się z Grzegorzem Schetyną i próbuje mu narzucić listę osób, która ma wejść do Parlamentu Europejskiego. Jeżeli to się skończy dwoma konkurencyjnymi listami, że będzie jakaś lista Donalda Tuska i jakaś lista Platformy Obywatelskiej albo Zjednoczonej Opozycji, no to ja bym za bardzo nad tym nie płakała. No, ja nawet mam wrażenie, że... Bo oznaczało, że osoby, które donoszą na Polskę, którzy w Parlamencie Europejskim uruchomili procedury przeciw Polsce,
będzie po prostu mniej. I to jest w interesie Polski. Także im więcej trudności ma ta koalicja, im więcej jest tam ambicji, im ostrzejsza jest walka Donalda Tuska z Grzegorzem Schetyną, im bardziej tam się będą zabijać o miejsca w Parlamencie Europejskim, tym lepiej dla Polski. A ja jestem ciekawa opinii pana posła Marka Sawickiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego, bo z Polskie Stronnictwo Ludowe koalicjant, pan poseł miał okazję bliżej współpracować z Donaldem Tuskiem w rządzie i z Grzegorzem Schetyną. Pan widział, jakie są te relacje i jak pan ocenia? To jest kaszta dziennikarska, czy to jest jakieś wypuszczenie? Nie, po prostu, panie redaktor, bawi taka dyskusja życzeniowa. Otóż jest takie oczekiwanie, rozumiem, ze strony koalicji rządzącej Zjednoczonej Prawicy, żeby środowiska opozycyjne były jak najbardziej podzielone i zróżnicowane. Ja też nie jestem zwolennikiem budowania jakichkolwiek miejsc. Panie pośle, pan pamięta, kto tą informację podał? Natomiast no, z pewnością nie podał jej Donald Tusk. No, ale podała Gazeta Wyborcza. Myśli pan, że z sympatii do Zjednoczonej Prawicy? Chcę wyraźnie podkreślić, że tak naprawdę nie widzę takiej listy. A dlaczego? Nie bardzo ona mnie interesuje. My będziemy tworzyli listę Władysława Kosiniaka-Kamysza, listę Polskiego Stronnictwa Ludowego, także do eurowyborów. I ta lista będzie mnie interesowała i nad tą listą będę pracował, także programem dla tej listy. Natomiast tu widać wyraźnie, że jest takie życzenie, że może da się podzielić platformę. Natomiast powiem tak, ale czas, bardzo, panie redaktor, czas na taką Gazeta dyskusję. Wyborcza chce dzielić platformę. Panie redaktor, na szczęście Gazeta Wyborcza to nie jest jakieś pierwsze medium w Polsce, które dzisiaj wyznacza standardy i dla mnie nie była to zawsze pierwsza gazeta, więc chcę wyraźnie podkreślić, że nie interesuje mnie tak naprawdę, kto również to podał. No, jakiemuś celowi to służy. Natomiast jeszcze raz wyraźnie podkreślam, że o eurowyborach zaczniemy dyskutować po wyborach samorządowych, kiedy okaże się, jaką siłę polityczną mają poszczególne środowiska na poziomie województw. I wtedy dopiero zacznie się prawdziwa układanka i poszukiwanie liderów i poszukiwanie także ewentualnych koalicji. Natomiast teraz powinniśmy się bardziej skupić na wyborach samorządowych i dać ludziom możliwość zajęcia się rozwiązywaniem. Dobrze, to ja dopytam jeszcze jedną rzecz, bo w wyborach samorządowych Polskie Stronnictwo Ludowe oczywiście ze swoją listą idzie i ze swoimi kandydatami. A proszę powiedzieć tak w taki szybki sposób, czy pan wyklucza powstanie takiej wspólnej listy szerokiej? Ja nie mówię, czy nawet, czy byłaby to lista Donalda Tuska, ale być może wspólna lista opozycji, w której znalazłoby się Polskie Stronnictwo Ludowe do Parlamentu Europejskiego. Od roku czasu we wszystkich programach osobiście prezentuję pogląd, że budowanie listy anti-PiS jest bez sensu, że scena polityczna polska jest zbyt różnorodna i oczekiwanie obywateli także, żeby ewentualnie wszystkie środowiska spoza PiS-u zgromadzić pod jednym szczytem. Tego zrobić się zwyczajnie nie da i dlatego jestem zwolennikiem budowania co najmniej trzech bloków opozycyjnych, trzech bloków wyborczych, gdzie z jednej strony może być ten już tworzący się obóz liberalno-nowoczesny z Platformą, z drugiej strony konserwatywno-ludowy z Polskim Stronnictwem Ludowym i gdzieś jeszcze na pewno będzie odżywała lewica, czy to wokół sojuszu, czy wokół innych środowisk, ale z pewnością taka trzecia grupa się pojawi, więc wydaje mi się, że w następnych wyborach i do Europarlamentu i wyborach parlamentarnych występuje co najmniej i cztery silne bloki, które będę ze sobą organizowały. Dobrze, to w takim razie pan Paweł Rabi, jak Nowoczesna patrzy na ten pomysł listy Donalda Tuska? Przypomnijmy, opisana sprawa przez medium, no, które naprawdę trudno posądzić o to, że sprzyja Zjednoczonej Prawicy, Gazeta Wyborcza pisała i podała. No to nawet w dwóch wariantach, że Donald Tusk albo jest tylko patronem, albo też i startuje. No, my na to patrzymy przede wszystkim jako jednak na początek pewnego sezonu ogórkowego. To jeszcze nie jest sezon ogórkowy, jest sezon truskawkowy, ale i takie informacje się pojawiają. Ja rozumiem, że one są wynikiem tego, że osoba Donalda Tuska i pozycja Donalda Tuska, ponieważ on jest poza krajem, to w nim lokuje się pewne nadzieje polityczne związane z tym. No dobrze, ale ja muszę jedną rzecz zapytać, bo przecież gdyby tak było, żeby rzeczywiście była to sprawa sezonu, jak pan tu mówi, truskawkowego, jeszcze nie ogórkowego, to przecież Grzegorz Schetyna powiedziałby tak, przepraszam bardzo, to jest żart. Rozmawiałem z Donaldem Tuskiem. On mówi, że to są bzdury. Donald Tusk być może na Twitterze by napisał jedno zdanie i sprawa by się rozeszła po kościach. A tym bardziej Grzegorz Schetyna mówi, że on oczywiście w ten projekt nie wierzy, czyli nie mówi, że taki projekt nie będzie tworzony, ale mówi, że są osoby, które chciałyby takiego projektu.
Jest wiele osób. Więc to chyba nie jest tylko taki sezon truskawkowo-ogórkowy, tylko coś tam jednak jest na rzeczy. Jest wiele osób, które chciałyby takiego projektu z bardzo prostego powodu. Donald Tusk ma rzeczywiście mocną pozycję osoby, która jest poza polityką. Natomiast Donald Tusk też ma swoje zobowiązania w Unii Europejskiej, których nie zakończy przecież w przyszłym roku przed wyformowaniem list do Parlamentu Europejskiego. Więc ja myślę, że to takie oczekiwanie, że Donald Tusk będzie osobą, która będzie istotna z punktu widzenia rozwiązań politycznych w Polsce za 2 lata, 3 lata, rzeczywiście istnieje. Co jest naturalne i zrozumiałe, biorąc pod uwagę jego pozycję właśnie w Unii Europejskiej. I taki schemat, który polega na tym, że lokujemy nadzieję, lokujemy nadzieje polityczne w osobach, które są trochę z boku polityki. Zresztą Robert Biedroń jest drugim takim przykładem. Więc ja trochę patrzę na to z takiej perspektywy. Uważam, że jest przedwcześnie jeszcze, biorąc pod uwagę, że mamy rok do wyborów do Europarlamentu, żeby o tych rozwiązaniach myśleć. Co nie znaczy, że nie należy rozmawiać w kategoriach właśnie koalicji i sojuszy, bo uważam, że akurat należy rozmawiać. Dobrze byłoby, żeby... A to koalicja obywatelska rzeczywiście w takich bólach się tworzy, jak pan poseł Święcicki tutaj sugerował przed chwilą? No, ciężko jest się dogadać? Każde rozmowy.